Duchowość chrześcijańska nie ma na celu osiągnięcie moralnej nieskazitelności, ale spotkanie z Jezusem, życie Jego miłością, Jego spojrzeniem. Dopiero to doświadczenie ukochania przez Niego sprawia, że chciałbym być dobry wobec innych ludzi. Już nie potrafię krzywdzić kogokolwiek. Natomiast skrupulant ma wrażenie, że w każdej chwili grzeszy, dlatego ciągle się spowiada. Jest przekonany, że musi płacić Bogu najlepszymi uczynkami za tolerancję bo na miłość, jak uważa, nie zasługuje. Powtarzanie spowiedzi, lęk przed przeoczeniem jakiegoś grzeszku, nieustanne niezadowolenie z siebie, w końcu dają efekt odwrotny do zamierzonego, zamiast pokoju płynącego z doskonałości, przynoszą niepokój, podejrzeń o niedoskonałość i przerzucanie swojego niezadowolenia na innych, w złośliwym krytykowaniu, narzekaniu, obwinianiu innych o własne, niezrównoważone nastroje.